Ponad 3,8 mld euro otrzyma 5 regionów Polski, w tym województwo śląskie, którym Komisja Europejska zatwierdziła dziś plany tzw. sprawiedliwej transformacji. Informację przekazał osobiście wiceprzewodniczący wykonawczy komisji Franz Timmermans, który przyjechał do Katowic. Tym samym Śląskie zyska największe w swojej historii unijne fundusze, ponieważ wraz z polityką spójności to 5 miliardów euro. Przede wszystkim mamy nadzieję, że władze lokalne i regionalne pomogą nam w dialogu. Będziemy razem współpracować. Musimy zobaczyć, że pewne kroki, pewne milowe kroki i pewne standardy spójności muszą być spełnione. To pozwoli nam iść do przodu. Teraz wszystkie plany leżą w rękach samorządów lokalnych i regionalnych, a my będziemy pracować razem. Fundusze europejskie, jakie ma otrzymać województwo śląskie, zostały zaakceptowane pod konkretne projekty, które przedstawiciele regionu musieli przygotować. Śląsk to region, w którym z uwagi na transformację energetyczną jest najwięcej zmian do przeprowadzenia. W związku z zapowiadaną koniecznością odejścia od węgla trzeba zadbać również o ludzi, którzy pracują w sektorze górniczym i tym samym zapewnić górniczym regionom zupełnie nowe możliwości rozwoju gospodarczego. My znamy przykłady, na przykład region wałbrzyski. 30 lat temu zadecydowano o zamknięciu górnictwa węgla kamiennego. Jakoś ten region sobie radzi, ale z ogromnymi takimi negatywnymi skutkami. Do dzisiaj, po 30 latach, chcemy, żeby inaczej było w tych regionach, które będą w przyszłości odchodziły od węgla. I takim regionem może być właśnie Górny Śląsk i Zagłębie. Wiceprzewodniczący Timmermans spotkał się dziś z samorządowcami i przedstawicielami władz województwa. Spotkanie było zamknięte dla mediów, jak jednak udało nam się dowiedzieć, rozmawiano głównie o transformacji Śląska z perspektywy wyzwań i problemów lokalnych samorządów. To jest niesamowite, że ta ciężka praca i też upór z naszej strony doprowadził do tego, że ten program jest zarządzany regionalnie. Bardzo dziękuję panu przewodniczącowi, pani komisarz Ferreirze za tą otwartość. Myślę, że damy radę zrealizować te wspólne założenia. Po cichu mam nadzieję, że to nie pierwsze rozdanie, nie pierwsza transza tych środków, ale pokażemy na Śląsku, że potrafimy nimi dobrze zarządzać. Przedstawiciel Komisji Europejskiej spotkał się również z górniczymi związkami. Dialog miał budzić dużo emocji, a nastroje związkowców po spotkaniu nie były zbyt dobre. Wyraźnie jednak widać, że Unia swoje, a my swoje. No, jedyną ewentualną jaskółką nadziei jest to, że kwestia związana z umową społeczną i z notyfikacją tejże umowy społecznej w Unii Europejskiej być może z inicjatywy pana przewodniczącego ruszy. Natomiast no, padały też tu dosyć niebezpieczne sformułowania dotyczące chociażby czasu określonego w naszej umowie społecznej. Pan Timmermans jest przekonany, że można szybciej odejść od węgla, nawet wobec takiej trudnej sytuacji związanej z bezpieczeństwem energetycznym. Przypomnijmy, że zawarta w zeszłym roku umowa społeczna zakłada wygaszanie kopalni do 2049 roku.